Geneza LOW w Bieczu jest krótka, to znaczy bardzo młoda. Zaczęło się od pilotażowego spotkania, w którym wzięłam udział w Krakowie. I po prostu to spotkanie to był ten strzał w dziesiątkę, gdzie poznałam pana Zdrzażewskiego z Warszawy, z Ministerstwa Edukacji Narodowej. I klimat, który towarzyszył temu spotkaniu i zawartość spotkania merytoryczna spowodowała, że wróciłam do Biecza z wirusem LOW-a. Zdecydowałam się uczęszczać do LOW-a, bo uważam, że jest to program, który daje mi szansę na rozwój. No i być może jeszcze zdobędę jakieś umiejętności, które mi pozwolą na jakąś działalność. Tutaj można w tym projekcie poznać dużo osób, dowiedzieć się dużo ciekawych rzeczy i zwiedzić dosyć dużo miejsc. LOW-y wypełnia nisze w naszej miejscowości. Myślę, że nie jesteśmy też odosobnionym przypadkiem. Zauważyłam, że ludzie czekają na coś takiego, że bardzo chętnie swoje oczekiwania zgłaszali i to była dla mnie taka bardzo duża pigułka do projektu. Ja już wiedziałam, co ludzie chcą i potem to tylko ubierałam słowa projektowe, oczywiście trzymając się kryteriów. Czeka się na to spotkanie z tymi ludźmi innymi, zawiązują się przyjaźnie, także to jest bardzo fajne. Ciekawi mnie życie dalej. Zawsze się coś dowie ciekawego i wdroży się to w życiu swoim i cudownie narobię, ale to choć komuś przekaże jeszcze dużo rzeczy, w rodzinie czy coś i ktoś skorzysta z tego na pewno, no bo tak jest życie. Jestem dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych imieniem Wincentego Pola w Gorlicach. Z ideą LOW-a spotkałam się w 2017 roku. Była ona na tyle interesująca, że nasza szkoła przystąpiła do pilotażu. Jestem pracownikiem Muzeum Ziemi Bieckiej. Mój udział w projekcie LOW-a będzie taki, że przeprowadzę warsztaty kaligrafii i iluminacji średniowiecznej. Jestem współwłaścicielem firmy Polskie Piekarnie. Moja rola w tym projekcie jest taka, że będę trenerem, który będzie zajmował się smakami jesieni, smakiem i zapachem jesieni. Będziemy piec, gotować i degustować. W bibliotece w Biecz w ramach regionalnego LOW-a będzie otworzony dyskusyjny klub książki, który będzie zrzeszał czytelników pragnących podzielić swoje opinie na temat przeczytanych książek, porozmawiać i podzielić się wrażeniami. LOW-a rozpoczęliśmy w 2017 roku. Uznaliśmy, że jest to bardzo fajny program, taki prospołeczny i dość ciekawa jest jego konwencja. Wyszliśmy z takiego założenia, że to są takie działania, które spowodują aktywizację mieszkańców. Projekt LOW-a bardzo fajnie się przyjął i mieszkańcy najwięcej korzystali i byli zadowoleni ze szkoleń związanych z pierwszą pomocą. Zarówno były to szkolenia dwuetapowe. Pierwsze były skierowane dla strażaków ochotników, bo chcieliśmy ich przeszkolić, bo są na pierwszej linii frontu, a drugie szkolenie było skierowane do mieszkańców i to było podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy. W zajęciach LOW uczestniczyłam, ponieważ chciałam pogłębić swoje kompetencje, swoje umiejętności. Miałam nadzieję, że spotkam ciekawych ludzi. Największą popularnością cieszyły się takie szkolenia, które pozwalały mieszkańcom aktywnie spędzać czas, ewentualnie wypływały z ich oczekiwań przy poszukiwaniu pracy. W ramach LOW przeszkoliliśmy około 400 osób i szkolenia robiliśmy w 14 miejscowościach gminy Krasnystaw. No te szkolenia dużo nam dały, bo możemy być sami bardziej bezpieczni, nasze rodziny, sąsiedzi. Chcę być aktywna, chcę rozwijać swoją wiedzę, swoje umiejętności, a do tego chcę, żeby taką wiedzę i umiejętności mieli mieszkańcy mojej wsi. Lokalne ośrodki wiedzy i edukacji w Piotrkowie Trybunalskim zaczęły się właściwie od marca, kiedy został ogłoszony konkurs na grant pod tym tytułem.
Zdecydowaliśmy się robić ten ośrodek w Piotrkowie, właściwie startować w konkursie, ponieważ w naszym mieście do tej pory nie było takiego ośrodka, a ponieważ biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczne, stwierdziliśmy, że warto spróbować i udało się nam otrzymać ten grant na utworzenie ośrodka. Na początek zaoferowaliśmy przede wszystkim zajęcia językowe. Są to zajęcia z języka włoskiego, z języka angielskiego dla początkujących. Uczęszczam na zajęcia LOWE z języka włoskiego, ponieważ chcę poszerzyć ten język, który mnie fascynuje, który kocham, który lubię. Weszliśmy tutaj też w współpracę z warsztatami terapii zajęciowej dla osób dorosłych niepełnosprawnych i zaproponowaliśmy też edukację taką zdrowotną, czyli zajęcia ceramiczne w celu usprawnienia tak naprawdę rąk. Na zajęcia przychodzą osoby w różnym wieku. Są to zarówno osoby młodsze, takie 30-paroletnie, jak i osoby w wieku emerytalnym. Poznajemy tutaj również inne osoby, które mają te same zainteresowania, uczą się tych samych języków czy umiejętności. Również zajęcia z ceramiki wydają mi się bardzo tutaj interesujące. W mojej wsi po realizacji programu LOWE zwiększyła się aktywność mieszkańców. Wspólnie planujemy, projektujemy i realizujemy wiele działań.